W tradycyjnym świecie Vegas lub też inne miejsca z kasynami jest zwyczajnym miejscem destynacji wszystkich tych, co szukają rozrywki, ale jest też mała liczba osób, które po prostu żyją z hazardu, ponieważ opanowali reguły gry i wykorzystują to, więc dla nich po prostu jest to najzwyczajniej w świecie praca. A dla jeszcze mniejszej liczby osób jest to najzwyczajniejszy w świecie biznes, ponieważ oni zbudowali te wszystkie kasyna i są właścicielami tego biznesu. Więc podobnie w świecie krypto. W świecie krypto, jeżeli bym popatrzył na to, to giełdy Bybit są najzwyczajniej w świecie biznesem dla tych wszystkich, co zbudowali takie giełdy. Bybit, czy też inna, inna jakakolwiek giełda. Dla małej, bardzo małej części ludzi, którzy opanują zasady gry i potrafią je wykorzystać, jest to najzwyczajniej w świecie miejsce, gdzie mogą pomnażać swoje, pomnażać swoje krypto, czyli zwyczajnie w świecie zarabiać. Ale dla zdecydowanej większości, dla zdecydowanej większości jest to absolutny hazard, ponieważ idą w ciemno stawiając na czerwone, czarne, parzyste, nieparzyste lub cokolwiek innego, tak samo jak w świecie krypto, tak samo w świecie tradycyjnym. Więc. Dzisiaj e, czysto instruktażowy film. Dosłownie czysto instruktażowy o jednym z narzędzi, które może m, jakby pomóc turystom, zapędzającym się do świata tradingu w świecie krypto, e, aby przechylić szale ich, e, przechylić szale ich e, szale i na ich korzyść, na korzyść, że tak powiem. Ich zwycięstwa, aby nie być dawcą kapitału tutaj, a właściwie aby czerpać kapitał od tych wszystkich turystów, którzy wpadają tutaj do świata tradingu w świecie krypto i zostawiają tutaj swoje pieniądze. Um, I tym narzędziem dzisiaj, o którym chciałem powiedzieć, jest Trailing Stop. Wiele osób narzeka na to, że nie ma czasu siedzieć przy komputerze, nie ma czasu, um, wiecie, cały czas na bieżąco patrzeć. Co się dzieje i podejmować decyzji wtedy, kiedy akurat te decyzje są wymagane. Ja to absolutnie rozumiem, więc głównie moim, zresztą ja też nie siedzę przy komputerze cały czas, więc głównie moim jakby numer jeden narzędziem w świecie tradingu tutaj, jeżeli chodzi o krypto, są moje dwa takie indykatory główne, a więc MACD i EMA Cross, o których mówiłem już mnóstwo razy, czyli tak zwane. Dla mnie tiktaki, więc jeżeli MACD przecina się w górę, jest to tik. Jeżeli MACD przecina się w górę na EMA crossie, na głównym moim wykresie, jest to tak. Teraz używam zwykle godzinówki lub czterogodzinówki. Tutaj macie na przykład idealny przykład tiktaka na godzinówce z ostatnich godzin, a więc mieliśmy tutaj, zobaczcie sobie, mieliśmy tutaj tik. Weźmy inny kolor, bo to pozytywny. Więc weźmy tutaj ten, jest jaskrawy. Mieliśmy tik, mieliśmy tak, i jak widzicie, jest tutaj otwarta moja pozycja, prawda? Ale teraz, um, głównym problemem jest w takim razie, jak ustawić tutaj ten stop loss, kiedy w tym momencie, że tak powiem, my śpimy. Stop loss na zielonym, czyli stop loss, kiedy jesteśmy na plusie, kiedy nasza pozycja jest na plusie. To jest coś, o czym również bardzo często mówię. I teraz stop loss na zielonym ustawiamy wtedy, kiedy pozycja jest na plusie i my chcemy już po prostu, że jeżeli wykres, tak jak teraz, zawróci w drugą stronę, byśmy po prostu tej pozycji, żebyśmy nie, nie, nie tracili już na tej pozycji. Abyśmy nie złapali się tutaj pod wykresem, tak jak powiedzmy tutaj, i, i myśleli, co jest grane i, i wychodzili ze strachem. Tylko abyśmy, jeżeli coś jest nie w naszą stronę, żebyśmy wyszli na plusie i odczekali moment, i próbowali złapać następne wejście w pozycję. Ponieważ wejść, odpowiednie wejście w pozycję daje nam okno czasowe, gdzie możemy rozegrać swoją grę, będąc w korzystnej sytuacji, czyli będąc dosłownie na plusie. Na tym to wszystko polega, e, przynajmniej w moim, w moim tradingu. I teraz e, Takim narzędziem jest Trailing Stop. Wiele osób nie wiem, czy, czy, czy używa tego Trailing Stopa, czy nie, ale takim narzędziem, kiedy po prostu nie jesteśmy przy komputerze, a chcielibyśmy lub wiemy, że dobrze weszliśmy w pozycję i chcielibyśmy to rozegrać w odpowiedni moment, jest właśnie narzędzie Trailing Stop. I teraz przykładowo, gdybyśmy weszli w pozycję tutaj, dwa dni temu nagrałem film właściwie gdzieś tutaj, gdyby ktoś wszedł w pozycję tutaj. Na, właściwie na przecięciu, czyli pomiędzy tikiem a takiem tutaj złapał pozycję i od razu ustawił swój trailing stab. To jego trailing stab zostałby odpalony na tej zielonej świeczce i zamknięty na tym czerwonym, czyli zostałby zamknięty tutaj. Nie musiałby już tego pilnować. Gdybyśmy weszli w pozycję tutaj, tak jak ja weszłem i ustawili trailing stab znowu na, na powiedzmy o Kilkasetek wyżej, to by trailing stab został odpalony na tym, w tym miejscu i zaraz zamknięty, jakby się to wszystko cofnęło. Teraz, na czym to polega? Trailing stab jest to, zaraz Wam pokażę, na czym to polega. Ok, tu jest, w ogóle tu jest moja pozycja, jakby ktoś um, chciał, chciał wiedzieć. Jest to pozycja otwarta dosłownie um, niedawno, a więc przy tik-taku, czyli widzicie godzinowy tik, godzinowy tak. Pozycja otwarta na, na ataku. Pierwsze, pierwsze wejście, a więc takie 1000 dolarów, to jest mój position margin. Position margin to są właściwie Twoje pieniądze, które wkładasz w pozycję. Jak widzicie, dźwignia 3, a więc w grze mamy 3000. Tak wygląda w tej chwili ta pozycja. I teraz um, jesteśmy na wykresie godzinowym i w jaki sposób ustawić tutaj tego, tego, ten trailing stop? Na ByBicie, na giełdzie, na której ja traduję i do którą zresztą polecam, zawsze macie link pod spodem, pod filmem, każdym jest link tej giełdy, ponieważ ta giełda w tej chwili daje mi największą um, możliwość wpłat, wypłat, kupowania nawet krypto, wypłacania krypto bez żadnych zbędnych, niepotrzebnych weryfikacji. Jeżeli nie dotykam Fiata, czyli jeżeli nie kupuję lub nie sprzedaję nie, nie używam bramek do Fiata. Wtedy ta giełda jest. Jeżeli używasz krypto, krypto, pozostajesz krypto. Więc wszystko jest OK. Więc dlatego, dlatego tą giełdę w tej chwili używam, a nie żadną inną. Na tej giełdzie jest taka, jeżeli otworzycie pozycję w linijce pozycji poza tradycyjnym naszym stop lossem, a więc widzicie, tutaj jest taki tradycyjny nasz stop loss i stop loss na zielono znaczy, że zwyczajnie mamy. Ustawiamy stop loss i przykładowo, jeżeli w tej chwili jest 42, przykładowo tysiące, nie wiem, 42 tysiące, my weszliśmy przy 41,600, to jak ustawię stop loss na 41,900, to będzie to stop loss, stop loss na zielono, czyli na plusie. Tak to, tak to wygląda. Ale Trailing stop polega na tym i zobaczcie tutaj. Trailing stop polega na tym, że Najpierw ustawiamy cenę, gdzie chcielibyśmy, aby nasz stop loss został ustawiony, ale ten stop loss, jak cena będzie szła w górę, to ten stop loss będzie podążał do góry za tą ceną. Czyli on nie zostanie już w tym miejscu, co zostanie otworzony, ale będzie podążał do góry za ceną. Co jest bardzo dobre przy takich nagłych ruchach, przy knotach, które się pojawiają. Knot to jest ten taki nagły strzał ceny w górę, a potem powrót do do do, 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 tego, e, do tej głównej świecy. I teraz przypuszczalnie, gdybyśmy sobie otworzyli na przykład trailing stop na 4 e, e, 45 tysięcy, czyli 45 tysięcy, otworzy nam się stop loss, który będzie, e, powiedzmy, będzie powiedzmy e, 200 dolarów poniżej 45 tysięcy. Czyli nabędzie na 44,800. To jest takie już bardzo optymistyczne. Ale jeżeli miałbym do tej pozycji podejść, to do tej, co w tej chwili jest, więc mamy 42 tysiące, to bym zrobił 42,500. A mój stop loss będzie poniżej 200, czyli będzie 42,300. I zobaczcie. Naciskam Confirm. OK, popełniłem błąd i tutaj od razu może nawet i dobrze, ponieważ od razu zauważycie o co chodzi. Tutaj piszę że to jest Price Retracement, a więc tutaj powinno być 200, a tutaj pisze cena aktywacji, czyli tutaj powinno być 42,500. Czyli cena aktywacji, kiedy ten Stop Loss zostanie odpalony i ile poniżej ceny ten Stop Loss, ruchomy Stop Loss, będzie e, ustawiony. Jeszcze raz bum. Jest. I proszę, teraz powiększmy sobie to, abyśmy to widzieli i teraz proszę. Cena wejścia tutaj jest. Tutaj obecna cena. Tutaj cena aktywacji stop-lossa. Stop-loss zostanie odpalony tutaj. I wtedy, jeżeli cena będzie szła w górę, czyli cena na przykład pójdzie e, do do na przykład o 100 w górę, no to ta, ten, ten stop loss ruszy się o 100 w górę. Czyli dosłownie co kilka dolarów on będzie podskakiwał za tą ceną, będzie szedł do góry. Jeżeli cena pójdzie do 42,800, no to stop loss będzie 42,600. On po prostu będzie podążał za ceną w górę. Ale co jest dobrego w tym, to jest właśnie to, że jeżeli taka świeca w górę jest i ten stop loss podąża za, za, za ceną, i nagle, gdy zacznie spadać, to nie czeka ten stop loss tutaj, ale dosłownie zostaje odpalony od razu i mamy ten cały zysk. A więc podążający, ruchomy stop loss nazywa się trailing stop, i tak jak wam pokazywałem tutaj, e, trailing stop tutaj macie ustawienia 42,500 czy 200 poniżej, jest odpalony stop loss i to jest jedno z narzędzi, które moim zdaniem jest, jest dosyć przydatne, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o trading, szczególnie jeżeli powiedzmy mamy dobre wejście, wiemy, że weszliśmy w dobrym momencie i liczymy właściwie na to, że coś się ruszy w górę w dół, ale nie jesteśmy pewni jeszcze, ponieważ nie możemy być pewni, że że to już jest to, że to już odpalamy w górę i lecimy tylko i wyłącznie w górę. W takim rynku bocznym, w takim momencie, kiedy, kiedy wszystko właściwie chodzi tak, w taki sposób, to ten e, trailing stop e, w momencie, kiedy my odchodzimy od komputera na dłużej i poza zwyczajnym stop lossem jest całkiem, jest całkiem e, fajnym narzędziem, a więc e, Nieważne czy to jest short, czy to jest long, po prostu um, sprawdza się. Funding w tej chwili, funding jest na minusie, ciekawe. Funding jest na minusie, a więc więcej jest shortujących niż longujących. To jest, to jest jedna rzecz. No i oczywiście na zakończenie, nieważne co się dzieje, jeżeli e, zwyczajnie chodzi o... Bitcoina, no to patrzymy na kilka lat do przodu. To obecna cena jest do uśredniania swojej ceny wejścia, jest zawsze dobra. Więc nieważne, nieważna cena dolarowa, ważna, e, ważna ilość krypto w portfelu. No i zobaczymy, czy teraz ta, czy ta zielona linia pozwoli, żeby. Wykres sobie po tej zielonej linii spacerował. 4 godzinnej. Zobaczcie, jestem w tej chwili na 4-godzinnym wykresie. A więc zupełnie inna sprawa. O. Czy wykres po tej zielonej linii będzie sobie spacerował. To jest 4 godzinny wykres. Tu mieliśmy MACD przecięte w górę. Mamy tak jakby lekkie wypłaszczenie się zielonej i, i chęć zawrotu. To jest właściwie 4. Czterogodzinny wykres. Byłoby bardzo ciekawie i pozytywnie, gdyby tak ten czterogodzinny wykres zaczął się w górę przecinać. Godzinny. Godzinny mieliśmy tutaj. Zobaczcie, mieliśmy góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Także takie wiecie, huśtawka. No godzinny tutaj cd godzinny idzie w dół. No ciekawe. Zobaczymy, zobaczymy jak to się rozegra. Tak czy inaczej, cokolwiek obstawiacie, jakkolwiek obstawiacie, a nie znaliście nie, lub nie, nie używaliście trailing stop, czyli ruchomej, ruchomego stop losu, który jest na zielono, to, 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 to polecam wypróbować. Całkiem, całkiem przydatne narzędzie. Tyle na dziś, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.